Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest profesor Aleksandra Gasztolt. Witamy. Witam serdecznie. Pani profesor, a dokładnie doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z terroryzmem, z kobietami w ogóle, szeroko pojęte zagadnienie po jednej i po drugiej stronie, że tak powiem, czyli po tej dobrej i tej złej, ale także pełni rolę doradcy dyrektora do spraw publikacji naukowej w NASK-u, czyli w instytucji, która de facto odpowiada, czy w pewien sposób kontroluje, czy nadzoruje internet w Polsce. Aleksandro, pominąłem coś ważnego, czy w sumie wszystko, co najważniejsze, tak naprawdę powiedziałem? To jest sekretarz generalna WISE-u na Polskę, czyli Women in International Security Poland, networku, który zrzesza i kobiety, i mężczyzn, bo mamy wśród naszych członków też mężczyzn, którzy chcą i pracują na rzecz dodawania kobiet do dyskursu o bezpieczeństwie, w tym o cyberbezpieczeństwie i w tym bezpieczeństwie takim klasycznym, militarnym, ale także aspekty kulturowe, społeczne, ekologiczne i tak dalej, więc prowadzimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, promujemy debatę i akcentujemy właśnie, że debata bez kobiet nie może mieć miejsca w wielu aspektach bezpieczeństwa narodowego jako takiego, więc te kobiety, ta praca naukowa zaowocowała zaangażowaniem się na rzecz budowania takiej platformy integracyjnej kobiet działających i w naukach o bezpieczeństwie, ale także w naukach o polityce i administracji, naukach prawnych, ale także naukach technicznych i stąd tutaj nas gdzieś w mojej karierze się pojawił. Do tych tematów jak najbardziej wrócimy, zwłaszcza jeśli chodzi o rolę kobiet. Na pewno będzie to ważny dzisiaj nasz wątek, chociaż nie jest to najlepsze słowo, ale chciałbym jeszcze też powiedzieć i podkreślić, zwłaszcza dla słuchaczy, może będziesz chciała to skomentować, a jeśli nie, to przechodzimy dalej. Pochodzisz z rodziny o tradycjach naukowych i, że tak powiem, naturalnie i z wyboru. No niestety cytrynowy piorun stanął na mojej drodze i okazało się, mimo wszelkich moich tutaj starań, żeby jednak nie, że mój mąż też jest naukowcem pracującym dla konkurencji, obecnie zresztą przebywający na stypendium naukowym też. Generalnie o pracy w domu nie rozmawiamy. Ale pozdrawiamy Przemysławie. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Tradycja, wybór w ogóle kariery naukowej był po części uwarunkowany tradycjami rodzinnymi też i faktem, że książki i zdobywanie wiedzy towarzyszyły mi od dzieciństwa, więc dla mnie było to absolutnie naturalne, mimo że nie dla wszystkich moich kolegów i koleżanek moje wybory spotkały się z aprobatą. W każdym razie mam nadzieję, że swoją karierę udowodniłam również przekraczanie pewnych barier dla dzieci z określonych środowisk. No ale dlaczego barier? No w jakiś sposób przesiąkamy tym za młodu, tak? No jest stare powiedzenie, które o tym mówi i jest wiele przykładów. Oczywiście możesz powiedzieć, że nie musi to być regułą, ale jednak to, co spotyka nas w domu, gdzieś tam w nas zostaje, bo to nie jest tylko kwestia twoja czy pozdrawianego przez nas Przemysława. Dobrze, przejdźmy do roli kobiet. Roli, która i po jednej, i po drugiej stronie, bo będziemy mówić na pewno o tej roli oczywiście po stronie świata nauki i po stronie świata służb, które odpowiadają za te bezpieczeństwo, jak i ogólnie aparatu państwowego, jak i tych kobiet po tej drugiej stronie barykady, że tak dość kolokwialnie powiem, czyli tych, które stwarzają pewne zagrożenia i pewnych czynów się dopuszczają. Aleksandro, pani profesor, jak dzisiaj patrzysz w ogóle na świat po tej dobrej stronie, jeśli chodzi o rolę kobiet? Czy
to, że gdybyście same niestety nie podnosiły głosu w pewnych kwestiach, to pewne rzeczy by się zmieniły, czy jednak musisz niestety z przykrością stwierdzić, że jest to tylko i wyłącznie wasza damska zasługa? To nie do końca jest tak, bo zmieniać świat można tylko będąc u władzy, to po pierwsze, a po drugie nie da się wprowadzać jakichś zmian, użyję tego słowa, które jednak ma dość niechlubną tradycję w języku polskim, feministycznych, na rzecz ruchu feministycznego bez mężczyzn. I tutaj wsparcie określonych środowisk lub chociażby nieprzeszkadzanie zaowocowało wieloma inicjatywami, które obecnie dość kuleją, ale takim przełomowym rokiem był rok 2014, gdy powołano ten zespół zajmujący się równym traktowaniem, on obecnie nie istnieje, służby mundurowe się w niego bardzo zaangażowały, w tym policja, ale także służba więzienna, straż graniczna, były nawet ruchy dołączenia określonych instytucji zajmujących się wywiadem cywilnym, a niestety przyszedł rok 2015. Niestety, dlaczego? Dlatego, że wówczas ten zespół wypracował bardzo wiele standardów i dobrych praktyk, które mogły owocować na lata, jeśli chodzi o walkę z dyskryminacją i mobbingiem. Problem wykluczenia to nie jest tylko problem płci i ja to stale powtarzam również na moich zajęciach, które prowadzę o agendzie ONZ Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo, że w sytuacji, w której są kobiety w niektórych zawodach, czy doświadczają dyskryminacji ze względu na pewne postrzeganie swoich cech biologicznych lub roli w przestrzeni publicznej, ono może dotknąć z czasem lub dotyka osoby ze względu na kolor skóry, kolor włosów i tak dalej, więc poczucie wykluczenia nie tylko jest, może być związane z płcią, może być, rozlewać się na inne grupy, mniejszości i tak dalej, więc zrozumienie tego problemu, że bezpieczeństwo, istotą bezpieczeństwa jest ta ludzka perspektywa, oddolna, poczucie jednostki, relacje między jednostkami, które również owocują w relacjach władzy, w rodzinie, pomiędzy społecznościami lokalnymi, następnie ten level, czyli poziom, przepraszam, poziom państwowy i międzynarodowy, odzwierciedlają nasz stosunek do władzy i relacja między mężczyznami, kobietami czy osobami, które definiują siebie pomiędzy lub utożsamiają z jakąś grupą, ona również ma odzwierciedlenie w przestrzeni publicznej i ta granica między tym, co publiczne a prywatne coraz bardziej się zaciera, ale z pozytywnych rzeczy, o które pytałeś, to 2 lata temu przeprowadzałam badania dotyczące tej perspektywy płci i problemów z tym związanych w służbach specjalnych, które zostało niedawno opublikowane w języku angielskim. W każdym razie osoby, które obecnie są na stanowiskach kierowniczych w tych służbach cywilnych czy w służbach wojskowych, głównie wywiadowczych i kontrwywiadowczych, to są osoby z mojego rocznika, tak mniej więcej, z moich roczników, czyli osoby między 35-40 kilka lat i ich perspektywa relacji międzyludzkich jest już zupełnie inna niż ich mentorów, więc też są inne oczekiwania i inne postrzeganie ról płciowych niż było jeszcze w czasach zimnej wojny na przykład, gdzie te stereotypy płciowe hulały. One nadal hulają, jeśli chodzi na przykład o pozyskiwanie informacji, to nie łudźmy się, że pewne takie mityczne wyobrażenia, szczególnie związane z seksualnością, one w jakiś sposób są promowane, chociaż nie tak często wykorzystywane, jak to widzimy w kulturze popularnej, szczególnie w różnego rodzaju serialach czy filmach. Więc dużo problemów istnieje, ale też debata na ten temat, szczególnie w społeczeństwie tym cywilnym, ona się odbywa. Jest dużo fundacji, na przykład fundacja Say Stop, która nagłaśnia przypadki dyskryminacji. Pojawiały się publikacje byłych funkcjonariuszek związane z tym, jak wygląda ich kariera i z perspektywy sukcesów i porażek. Więc ta świadomość wzrasta i się zmienia. Problem istnieje
systemowy, czyli zatrzymanie pewnego trendu, który był przed 2015 rokiem, związany z praktykami antydyskryminacyjnymi i antymobbingowymi. I to nie jest tylko problem kobiet, to chciałabym zaznaczyć. Może brzydko to brzmi, ale cieszę się, że to poruszyłaś, bo dyskryminacja jest jak najbardziej na różnym polu i nie możemy umniejszać oczywiście problemowi. I kibicuję i mam nadzieję, że to wszystko się zmienia ku lepszemu i będzie tak dalej. Niemniej w służbach, czy ogólnie w szeroko pojętym aparacie państwowym, no wydaje się, że niestety różne problemy pod tym względem dyskryminacji na różnym polu niestety mamy. I wydaje się, może to jest też temat pod kolejne rozważania, pod kolejne spotkanie, aby porozmawiać na tym nie tylko nad rolą sygnalistów ewentualnie, ale nad ochroną takich osób, bo niestety takie osoby w pewien sposób są potem stygmatyzowane. No chociażby przykładem zawsze było, jakikolwiek mundurowy potrzebował pomocy psychologa, no i już w swoim środowisku niestety, mówiąc bardzo mocno kolokwialnie, miał przekichane. Ale na dzień dzisiejszy w jaki sposób jesteś usatysfakcjonowana z efektów postępujących zmian? Czy jeszcze widzisz, że jednak jest taki ogrom pracy, że... Chciałabym się zapytać, jakich zmian? Bo na razie się cofamy, jeśli chodzi o politykę z tym związaną. Chociaż są rzeczy bardzo obiecujące. Obecnie nie istnieje, ale... Była w zeszłym roku wdrożona taka kampania Szósty Zmysł Wywiadu, na przykład w Agencji Wywiadu, nastawiona na rekrutację kobiet i zachętę kobiet do aplikowania też jako pracowników cywilnych. I to było bardzo zachęcające, bo wtedy opublikowano informacje dotyczące kwoty procentowej kobiet w Agencji Wywiadu, to było 34%, również taki sam procent jest na stanowiskach kierowniczych, więc to jest dość duży postęp. Z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, te liczby są dość imponujące. Bardzo duży problem istnieje, jeśli chodzi o awanse kobiet w służbach mundurowych, takich jak policja, no i oczywiście wszelkiego rodzaju te wojskowe. I myślę, że ze względu na kultywowanie takiego męskiego myślenia w tym bezpieczeństwie twardym, bezpieczeństwie militarnym, gdzie wojna w dalszym ciągu jest pełna tych takich stereotypowych ujęć męskości, cały czas tworzone są bariery dla awansów kobiet i myślę, że to wymaga jeszcze kilkudziesięciu lat, zanim te zmiany nadejdą. Mimo, że mamy na przykład od 2018 roku Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji agendy ONZ Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo i ten plan został przedłużony na kolejne lata. W każdym razie światła dziennego nikt do tej pory nie ujrzał, jeśli chodzi o ewaluację tego planu, co z niego zostało zrealizowane. Więc jeśli pytasz mnie, czy widzę jakieś przebłyski w tej ciemności, to tak, na papierze widzę od 2018 roku, przynajmniej jeśli chodzi o wojsko, ale w działaniu, czy jakiejś rozsądnej ocenie, czy zaproszeniu nawet ekspertów zewnętrznych, którzy mieliby przeprowadzić tę ocenę, tego nie ma. Tutaj wcześniej poruszyłeś bardzo ważną sprawę o kontakcie z psychologiem. Jeśli psycholog podlega dowódcy, to też to jest nieporozumienie, jeśli chodzi o dochodzenie własnych praw, poczucie własnej godności, do tego, że zawsze istnieje ryzyko, że dany psycholog przekaże dalej ze względu na podległość komendantowi, co się dzieje z danym funkcjonariuszem. I takie problemy muszą być w przyszłości rozwiązane, żeby zapewnić komfort tej pracy i rzeczywistą przejrzystość, jeśli chodzi o politykę na przykład antymobbingową. I osoba mobbingowana czy dyskryminowana pod koniec dnia, ona zostaje zawsze sama z tym swoim problemem. I dopóki nie zostaną stworzone specjalne kodeksy
postępowań w tym zakresie, czy też kandydaci nie będą świadomi, że wchodząc do struktury hierarchicznej mogą się spotkać z pewnymi zdarzeniami i gdzie mają szukać pomocy, to nie mam o czym mówić, więc jeszcze jest wiele do zrobienia, ale wszystko zależy też od woli przełożonej czy przełożonego i o tym warto pamiętać, że zdarzają się bardzo pozytywne inicjatywy w tym zakresie. Powiem szczerze, gorzko przełknąłem ślinę, bo wydawało mi się, że pewne zmiany mają miejsce. Wydawało mi się, że tych kobiet faktycznie ogólnie w służbach jest więcej, że coraz częściej zajmują też stanowiska i te średniego i wyższego szczebla. Trochę gdzieś tam, że tak powiem, z murka mnie rzuciłaś i trochę nieswojo bym powiedział, że się czuję. Wydawało mi się, że wygląda to trochę inaczej. Oczywiście nie przeczę temu, co mówisz, broń Boże. No a jakiego mamy komendanta policji, kobietę? Jakie mamy awanse generalskie? Faktem jest, że są to faktycznie pojedyncze panie i że no tutaj proporcje czym wyżej, to niestety te proporcje chyba wyglądają niestety coraz bardziej niekorzystnie, więc nie sposób się nie zgodzić. Ja nie chciałem, broń Boże, krytykować, tylko tak trochę gdzieś mój, że tak powiem, pewien spokój jakby tym zakłóciłaś niestety. A druga rzecz, powiedziałaś o psychologu. Niestety mam taką swoją trochę teorię, która mówi o tym, że póki psycholog w danej służbie sam trochę nie przerobi nie pod kątem doświadczeń psychologicznych, tylko niestety z tymi żołnierzami, policjantami czy z innymi mundurowymi nie będzie pełnił służby przez dłuższy okres, nie zrozumie pewnych mankamentów, procesów tych formalnych i nieformalnych, które się odbywają, to niestety, ale muszę to powiedzieć, no on nie zawsze będzie tym wsparciem. Inna kwestia to jest to, co wspomniałaś, tak, o podległości też danej osoby, która ma nam pomagać i właściwie kogo ona do końca reprezentuje. To tak trochę jakbyśmy poszli do rzecznika, nie? I też oczekiwali niestety pomocy. Olu, a jak dzisiaj, bo trochę się z tego śmialiśmy, chociaż pewnie to nie do końca jest też powód do śmiania się, chciałbym zapytać o te nieszczęsne końcówki damskie, żeńskie. I tutaj mamy problemy, tak? Dyrektor, dyrektorka, naczelnik, naczelniczka, funkcjonariusz, funkcjonariuszka, nawet nazewnictwo stopni. Policjantka no dobrze, na samym dole jest posterunkowym, nie posterunkową. Czy tutaj no dobrze, też... ale wyobraź sobie zapis żołnierz kobieta w ciąży. Ale, że tak powiem, to jest rzecz dość naturalna, że kobieta pełniąca służbę w ciąży zajdzie i dlatego o to chciałem zapytać, czy pada to na jakiś grunt taki, który widzisz, że pewne zmiany mogą mieć miejsce, czy są właśnie jakby obszary, gdzie opór jest na tyle silny, że nic się nie zmieni. To znaczy, jeśli chodzi o język, to chociażby w międzywojniu było o wiele więcej feminatywów stosowanych w języku polskim niż teraz. Ja tu nie jestem taka restrykcyjna i uważam, że jeśli ktoś używa feminatywów i nie ma problemu z tym, że ktoś inny nie, to jest okej. Okay. Ja też się nie obrażam za profesorka, profesor czy też inne tytuły. Absolutnie, chociaż sama notorycznie je stosuję bardzo często na różnego rodzaju pismach, ale takie zapisy, o których mówiłam, żołnierz kobieta w ciąży lub funkcjonariusz karmiący piersią, no to są kuriozalne i uważam, że już w obiegu, policjant karmiący piersią, policjant na urlopie macierzyńskim, w obiegu potocznym pewne terminy są przyjęte, jak policjantka i w słowie policjantka nie ma nic śmiesznego w potocznym rozumieniu, to dlaczego nie może być wprowadzone do różnego rodzaju regulacji? Dlaczego nie może być funkcjonariuszka? A myślisz, że to jest kwestia czasu i przyzwyczajenia się do pewnych sformułowań, czy bardziej dążysz w tą stronę, że kiedy formalnie zostanie to przyjęte, to
przyspieszymy jakby proces takiego przyswajania. Wydaje mi się, sobie. Że jeśli formalnie, na przykład jeśli chodzi o NASK, to już w ramach rekrutacji na praktyki czy staże pojawiają się oferty, w których wyszczególnione jest, że dla kandydatów i kandydatek lub tam przedstawione dla kandydatek i kandydatów, akcentując, że to jest też praca dla kobiet, bo bardzo często ten język skierowany do grupy mężczyzn, no wiadomo, że mamy tą liczbę o mnogo wielu rzeczowników związanych z tą formą męską, wyklucza i na przykład w NASK-u może się pojawić, aplikując do NASK-u, że jest to cyber, jest światem mężczyzn, co jest absolutnie nieprawdą, dlatego że pracuje tam wiele kobiet, a z aplikacji trend wzrostowy jest przede wszystkim mężczyzn i aby to zmienić, powstała nowa forma zamieszczania informacji, ogłoszeń o praktykach, stażach, naborze, że prowadzone są też feminatywy lub dedykowane są poszczególne oferty również dla kobiet, odmieniając przez formę żeńską rzeczowniki czy czasowniki. Uważam, że to jest super, dlatego że na przykład absolwent kierunku bezpieczeństwa, czy narodowego, czy wewnętrznego, czy technicznych kierunków, czy absolwentka, widząc to ogłoszenie, już podświadomie myśli, tak, to jest praca w cyber jest dla mnie i uważam, że to jest bardzo duża zmiana jakościowa. Młodzi ludzie oczekują też bardziej spersonalizowanych tych ofert, nie bycia wykluczonym, gdzie mój rocznik czy twój absolutnie to nam nie przeszkadza, bo takim językiem polskim się posługujemy, to dla tych młodych pokoleń to już ma znaczenie, ta tożsamość związana z poczuciem roli, jaką się odgrywa w życiu prywatnym i publicznym, ona też się zmienia i na rynku pracy musi być widoczna, więc dużo jest takich pozytywnych przykładów. Czyli taka samoświadomość będzie ważna i będzie rosła. Za chwilę do kwestii cyber jeszcze chciałbym wrócić, ale chciałbym jeszcze zostać przy temacie kobiet i przejść niestety na tę drugą stronę, bo no, też tematy i tobie i mnie bliskie, czyli terroryzm. No, przychodzą pewne skojarzenia, które być może niedługo nawet będą miały i potwierdzenie, a chciałbym zapytać o twoją opinię, jak na to patrzysz. Mieliśmy kiedyś czarne wdowy, tak? Panie będące właśnie wdowami ze względu na to, że ich mężczyźni niestety, ale już żywota dokonali. Czy spodziewasz się teraz, że ze względu na wojnę w Ukrainie, zarówno po stronie, o ile tak możemy to podzielić, tej ukraińskiej, jak i rosyjskiej, będzie rósł, no nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale podobny ruch, albo chociaż jednostki, w sensie kobiety oczywiście, które będą się dopuszczać pewnych zachowań, pewnych sytuacji, pewnych, no zostańmy przy zachowaniach, gdzie niestety pewna sytuacja, w jakiej się znalazły, ból i te wszystkie negatywne odczucia spowoduje, że ich życie stanie się dla nich jako takich mniej ważne i będą chciały dokonać pewnych aktów związanych właśnie z terroryzmem w formie zemsty za to, co się stało. I tutaj podkreślam, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie rosyjskiej, mamy przecież pierwsze sygnały, że kobiety Rosjanki będą dołączać do batalionów walczących w Ukrainie, ale przeciwko Rosji. Tutaj jest zbrojny udział kobiet w różnego rodzaju konfliktach, wojnach domowych, puczach, rewolucjach, żakeriach, rebeliach, nie jest niczym wyjątkowym. A problem z tym, co się dzieje z taką kobietą po zakończeniu wojny, czy ta szczególna sytuacja związana z konfliktem zbrojnym nie wynosi jej na piedestał pewnego nienaturalnego dla kobiety heroizmu, ale to już jest kwestia
kwestia interpretacji jej zachowań głównie przez nas, czyli przez naukowców. Ja tu absolutnie nie widzę żadnej różnicy między motywami zaangażowania w konflikt zbrojny, czy konflikt międzypaństwowy, czy też terroryzm jako aktywność polityczną związaną z przemocą polityczną między kobietą a mężczyzną. Mężczyzna też się angażuje ze względu na zemstę, doznane krzywdy, potrzeby artykulacji swoich interesów politycznych. Czy ale też... Olu, był dla świata trochę szok, kiedy się okazało, że są kobiety, które chcą się zemścić za swoich poległych mężczyzn i będą się dopuszczać terroryzmu. Ja wiem, że może ci się to nie podobać i możesz na to patrzeć, że nie ma płeć tutaj znaczenia, ale jednak świat dość specyficznie patrzył na, nie chcę powiedzieć brzydko problem, no na zagadnienie. No tak, tylko widzisz, to był problem odpowiednio wykreowany przez media, bo badania wykazały, że tylko 20% z tych kobiet zamachowczyń straciły kogoś bliskiego, więc tutaj akcentowałem nawet sam termin czarne wdowy, po rosyjsku to jest śmiertnica, czyli osoba, która niesie śmierć. Więc ta kreacja Black Widows, przede wszystkim przez anglojęzyczne media, stygmatyzowała te kobiety w takiej perspektywie, która jest społecznie przyjęta i wzbudza współczucie, że kobieta jest doprowadzona do takiej skrajności, że odbiera sobie życie z dramatu. A badania absolutnie tego nie potwierdziły. Dlatego, że jakbyśmy statystycznie zbadali pełnoletnich zamachowców, samobójców, czy z Inguszetii, Kabardy-Bałkarii, Czeczenii, czy nawet z innego regionu już, nie mówiąc o terroryzmie kaukaskim, ale na przykład z Palestyny, to statystycznie też około 20% straciło kogoś bliskiego, więc ja absolutnie nie rozróżniam tych motywów. Problem jest w interpretacji tego zjawiska, szczególnie, że kobiety w terroryzmie były już aktywne pod koniec XIX wieku. Jeśli mówimy o współczesnym terroryzmie, musimy mówić o narodnej woli. I to też ta kwestia, prawda, regionu, które dokonywały zamachów, projektowały zamachy, a później w XX wieku przecież lata 60., 70., więc nie rozumiem, dlaczego kobieta odbierająca sobie życie dla sprawy politycznej jest zupełnie w innych ramach interpretowana niż mężczyzna. I uważam, że to jest właśnie powielanie stereotypów, że motywowana jest emocjami. Tak jakby mężczyzna był bardziej racjonalny, więc dlatego się z tobą tutaj nie zgadzam. Nie, ja się bardzo cieszę i dlatego zapraszam ekspertów. Często też zmieniam swoje zdanie, żeby była jasność na pewne zagadnienia i przede wszystkim zawsze, jak to mówią, lepiej rozmawiać z mądrzejszym, a jak to ładnie ostatnio przeczytałem, znaczy inaczej, ładnie to było sformułowane, nieładnie przeczytałem, jeżeli siedzisz w pokoju, w którym nie ma nikogo mądrzejszego od ciebie, to znaczy, że siedzisz w złym pokoju. Stąd moje pytania czasem lekko prowokujące, ale jakby czy możemy podsumować to, co przed chwilą powiedziałaś, że jest to związane z tym stałym takim małżeństwem z rozsądku oczywiście pomiędzy terroryzmem, a właściwie terrorystami, a mediami? Tak, tak, ale także nawet jak mówimy słowo terroryzm, to większa część opinii publicznej w naszej hemisferze wyobraża sobie zamaskowanego mężczyznę z AK-47 i taki stereotyp powielany jest też w podręcznikach, czy na tych najbardziej popularnych i Bruce'a Hoffmana, i Waltera Laquera, i Paula Wilkinsona i to jest ten problem. Oczywiście ja nie twierdzę, że procentowo mężczyzn nie jest więcej w organizacjach terrorystycznych w ujęciu globalnych, bo byłaby to nieprawda, ale kobiety są i były, udzielały schronienia, pełniły funkcje logistyczne, funkcje szpiegowskie, były kurierami i tak dalej. Rola tylko się zmienia. Zobacz, że problem zaczyna być wtedy, kiedy kobieta zaczyna być uzbrojona, czyli jej
role wykraczają poza przyjęte kulturowo role, stłamszone głównie do ról biologicznych czy wychowawczych. I to jest problem, wydaje mi się, że z postrzeganiem. Dla mnie jeszcze kwestią taką bardzo ważną jest, że nie uciekniemy od szufladkowania, nawet w swoich badaniach, bo zarówno ja i ty pochodzimy z konkretnego kraju, mamy konkretne wykształcenie, kulturę, operujemy językiem tu i teraz i bardzo trudno jest nam udźwignąć pewną rodzaju inność. I ja mam wątpliwości, czy istnieje coś takiego jak wiedza obiektywna, że my jesteśmy tak wtłamszeni w subiektywne postrzeganie tego świata społecznego, bo reprezentujemy nauki społeczne, że nasze badania mogą być tutaj niedoskonałe. Ja trochę pozwolę sobie na mały żarcik. No, najpewniej skończyłaś, jak i ja, oceniać niedawno studentów. No niestety. I tutaj ich opinie na temat właśnie obiektywnej oceny bywają mocno różne, jeśli nie są oceną bardzo dobrą. Oczywiście sobie trochę żartuję, ale chciałbym wrócić do tego obrazu uzbrojonej kobiety, jak to ładnie ujęłaś. Ja nie mam jakiegoś dysonansu poznawczego, powiem szczerze, jeżeli widzę taki obraz. Powiedzmy, że w popkulturze, czy to będzie film, czy czytam książkę, a wyobraźnię mam, bym powiedział, dość mocno rozbuchaną, więc obrazy czytając często widzę i to dokładnie. Przypominają mi się od razu obrazy typowego terroryzmu trzeciej fali, tak? Jeżeli oczywiście wrócimy do teorii Rapoporta, no to co się chociażby działo też za naszą zachodnią granicą, obrazy zamachów różnych w Niemczech, no tam bardzo często przecież bym powiedział nawet, że kobiety się przewijały, a niektóre i odgrywały przecież bardzo ważną rolę w swoich organizacjach. Oczywiście, tutaj to nie jest nic wyjątkowego, jeśli chodzi o terroryzm lewicowy. Wyzwaniem z punktu widzenia systemu przeciwdziałania jest coraz większe zaangażowanie kobiet w ruchach prawicowych i tych świeckich i tych religijnych. Czyli wracając do problemu zamachowczyń, samobójczyń w ramach chociażby Emiratu Kaukaskiego, to był to szok, bo było to w ramach terroryzmu religijnego, używając tego klasycznego pojęcia. Więc jeśli nie przerażało badaczy zaangażowanie kobiet na rzecz ruchów neolewicowych, to dlaczego odbierają sprawczość kobiet w ruchach prawicowych? Dlatego, że ruchy prawicowe mają określoną wizję ról płciowych i tu jest pewien taki, dlaczego niezgoda na to, dlaczego kobieta angażuje się na rzecz ruchu czy organizacji, która ją tłamsi, ale to jest perspektywa osoby, która ma określony pogląd na temat równouprawnienia na przykład. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tak trochę ideologicznie rola kobiet, no w cudzysłowie oczywiście, w takich organizacjach będzie łatwiejsza właśnie po tej lewej stronie niż prawej? Taki wniosek możemy śmiało wyciągnąć? Wydaje mi się, że bardziej sprawcza i ta kariera awansu czy w organizacji terrorystycznej będzie zupełnie inaczej przebiegać, ale to nie znaczy, że motywy będą się od siebie różniły, dlatego że zaangażowanie w terroryzm może być zarówno wyidealizowane, może być związane z jakąś romantyczną wizją wszechświata, ale także wyborem racjonalnym, tak jak i u mężczyzny, wyborem kariery zawodowej. Chociażby organizacja może zapewniać pewne kwalifikacje, umiejętności, na przykład zdobycie prawa jazdy, które po wygaszeniu konfliktu może się przydać dane kobiecie na rynku pracy i tak dalej, więc to zaangażowanie niekoniecznie musi wynikać z przesłanek ideologicznych. Również jeśli chodzi o ten mit religii, to badania związane chociażby z zaangażowaniem zagranicznych bojowników w ostatnich latach, w latach 2014-2017, tutaj przeprowadzane przez ICCT w Hadze, wykazały, że ten czynnik religijny wcale nie jest
jest motywem przewodnim, że presja grup społecznych, sieci społecznych decydowała o tym zaangażowaniu, więc to jest bardzo ciekawe, że to obala też mit pewnego rodzaju fanatyzmu religijnego jako czynnika wiodącego. Terroryzm dla mnie, i to bardzo często powtarzam, jest zawsze polityczny, niezależnie pod tym, pod jakim sztandarem się ukrywa, czy to jest ekologia, czy to jest walka z legalizacją aborcji, czy też latający potwór spaghetti, to akurat niesmaczny żart z mojej strony, bo takiego terroryzmu związanego z tym ruchem jeszcze nie ma, ale jeśli chodzi Jeszcze tego, mam nadzieję, że nie będzie, ale interpretacje dżihadyzmu, to bardzo często się podkreśla, chociażby w przekazie medialnym, tą pewną fascynację mistycznością, wolną, kosmiczną i tak dalej, ale pamiętajmy, że nawet te osoby, które z obywatelstwem polskim dołączyły do państwa islamskiego, czy też do organizacji afiliowanych w regionie, czynnik religijny nie był czynnikiem decydującym. Chęć przeżycia przygody, sprawdzenia siebie, bycia superwojownikiem, znalezienia przyjaciół i tak dalej, więc to nie są motywy związane z poszukiwaniem Boga kroczącego po ziemi. Bardzo dziękuję pani profesor, bardzo dziękuję Aleksandro, że powiedziałaś o jednej bardzo ważnej rzeczy. O rzeczy, która nie wszystkim się podoba, jak o tym mówię głośno, powtarzam to także studentom, oczywiście zostawiając pewną swobodę. Niemniej dla mnie mówienie o terroryzmie, że dzieli się między innymi na to i że jedną z odmian jest polityczny, jest dla mnie właśnie masłem maślanym, bo jakakolwiek motywacja nie będzie, zawsze przecież pod politologię, czy pod politykę, przepraszam, to podepniemy. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś. Przejdźmy może teraz w stronę cyberbezpieczeństwa, bo nie chciałbym, żeby to zagadnienie nam uciekło. Jak z własnego teraz też doświadczenia, bo już nie patrzysz na to z boku, ale także przecież jesteś w naukowej akademickiej sieci komputerowej, zwanej jako NASK, jesteś doradcą, doradczynią dyrektora do spraw publikacji naukowych, ale jesteś już w środku. Mhm. Czy są jakieś różnice, kiedy patrzyłaś na podobne podmioty, czy na sam NASK wcześniej, a jak patrzysz teraz, no dalej pod kątem właśnie obecności i aktywności kobiet? No generalnie jeśli chodzi o aktywność NASK-u wcześniej, to koncentrowałam się ze względu na specyfikę moich zajęć, zwalczanie terroryzmu przede wszystkim na CERCIE i CESIRCIE, więc ta aktywność była mi znana i od czasu do czasu zaglądałam na strony do raportów, żeby zobaczyć z jakimi zagrożeniami komputerowymi mogę się spotkać ja sama. W każdym razie w momencie, kiedy dołączyłam do zespołu, zaczął być wrażany bardzo interesujący projekt Włącz weryfikację, nakierowany na różnego rodzaju akcje, operacje dezinformacyjne w sieci. Uważam, że jest to bardzo szczytna inicjatywa i pojawia się ona w różnego rodzaju mediach społecznościowych, od Facebooka, Twittera, LinkedIna i tak dalej. I zaprojektowana ona jest w bardzo sposób taki trójjęzyczny, czyli każdy odbiorca, każdy użytkownik internetu, niezależnie od wieku, płci i wykształcenia, dostaje przykład działań dezinformacyjnych, mechanizm działania i jest to bardzo dobrze zaprojektowane też graficznie. Taki pomysł również upowszechnia, jeśli chodzi o aktywność bankową, o tym w tym sektorze finansowym KNF, więc o tym warto pamiętać, ale jeśli chodzi o sam NASK, to bardzo imponujący projekt jest związany z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną OSE, bo polecam wszystkim nauczycielom w szkołach podstawowych i średnich do zaglądania na stronę ose.gov.pl. Bardzo przydatne informacje dotyczące bezpieczeństwa w cyber młodzieży. Dużo jest projektów również, które będą nakierowane
skupione na rozwój sztucznej inteligencji, ale też ze względu na sytuację związaną ze zmieniającą się architekturą bezpieczeństwa, przede wszystkim ze względu na wojnę w Ukrainie. Ta kwestia cyber, ona będzie priorytetem ze względu na przede wszystkim intensyfikację działań o charakterze niezidentyfikowanym, hybrydowym, w kontekście zagrożeń terrorystycznych, o których mówiliśmy tu też. Zagrożenia terrorystyczne też mogą być wykorzystane jako element działań hybrydowych. O tym warto pamiętać. Generalnie priorytetem będzie ochrona infrastruktury krytycznej w przyszłych latach, a więc także tej cyberprzestrzeni, więc polecam zarówno twoim, jak i moim studentom postawienie na karierę w cyber, dlatego że problem ten będzie dotyczył nas wszystkich, więc zapraszam do wejścia na stronę NASK-u, nask.pl, jest zakładka kariera, wystarczy wpisać staż czy praktyka, ale także różne oferty, w tym praca na pierwszej linii w CERCie jest również dla adeptów sztuki tajemnej, jakim są kierunki związane z bezpieczeństwem w naukach społecznych, więc NASK bardzo prężnie ostatnio działa ze względu na priorytety związane z cyfryzacją Polski, więc warto o tym pamiętać, że jest, i warto śledzić też, czy profile w mediach społecznościowych, tutaj ja nie jestem facebookowa, jestem bardziej twitterowa, ale zarówno tu i tam, czy nas sam, czy włącz weryfikację hashtag. Jest to projekt, z którym warto się zapoznać dla swojego bezpieczeństwa cyfrowego, i dużo praktycznych porad jest kodeks dobrych praktyk, i zachęcam do zapoznania się z tym. No i rzecz chyba najważniejsza, że NASK jest właścicielem wszystkich domen z końcówką .pl i to on gwarantuje nam, to właściwie nie on, tylko ona, bo ta sieć gwarantuje nam bezpieczeństwo. Do paru rzeczy muszę się odnieść. Oczywiście tutaj mały ukłon zrobię, jak najbardziej zamieszczę również linka do serwisu, o którym mówiłaś, więc będzie w opisie odcinka we wszystkich platformach, w jakich podcast na celowniku się pojawia. Ale chciałbym zapytać i trochę ukłuć, że tak powiem, przy okazji, bo zdaje się, że w jednej z takich kampanii było, że sprawdzi informację, jeśli będzie w dwóch źródłach, jest prawdziwa. Ja do końca z tą teorią się nie zgadzam, bo jeżeli chciałbym komuś przysłowiowe kuku zrobić, to przecież zrobię wszystko, aby dana informacja czy dany przekaz dokładnie dotarł do niego z różnych kierunków i żeby ta osoba myślała, że sama do niej dotarła. Czy trochę nie jest błędem, że wskazujemy, że jak dwa źródła, to już mamy pewnik? Bo ja wiem, że walka z dezinformacją i z manipulacją ogólnie nie jest łatwa, ale tu się obawiam, czy też trochę, chcąc pomóc, trochę ludzi nie wprowadzamy do końca w błąd. Nie, to oczywiście, tutaj kwestia jest dość skomplikowana. Proszę pamiętać, że umieszczając informacje głównie w mediach społecznościowych, ta informacja musi być krótka, zwięzła i tak dalej. Ja polecam z reguły moim słuchaczom i słuchaczkom, studentom i studentkom, żeby patrzyli, kto umieszcza tą informację, czy dana strona, kto jest administratorem strony, prawda, czy daną stronę na temat polityki czy bezpieczeństwa prowadzi miśpuchaty.pl, czy jednak tam jest imię i nazwisko, które jesteśmy w stanie jakoś zweryfikować, i adres wydawcy. Kiedyś mówiłam, że należy sprawdzać w rzetelnych stronach, obecnie z tą rzetelnością jest dość duży problem. W każdym razie z różnych źródeł należy weryfikować informacje. No ta liczba 2 no niekoniecznie jest tutaj fortunna czy niefortunna, szczególnie że pojawiających się tych fałszywych informacji, one się multiplikują i rozmnażają, tak jak sam powiedziałeś, więc może być przetwarzana ta informacja dalej. No to dziękuję, zwrócę uwagę, przekażę zainteresowanym. Dziękuję ci bardzo. Chciałem po prostu troszeczkę zwrócić na to uwagę, bo ktoś może pomyśleć, że właśnie jak w dwóch tweetach od dwóch różnych osób coś zobaczy, to że faktycznie tak jest, a jak zdecydowanie słusznie podkreśliłaś, no ktoś, komu będzie też zależało, to sam tą informację zrobi, czy będzie dystrybuował w ten sposób, żeby
żeby właśnie to tak wyglądało. A chciałbym cię o jeszcze jedną rzecz zapytać. Pojawiła się, nie chcę powiedzieć, że w dyskursie publicznym, ale w paru miejscach wyczytałem, że cyberterroryzm jest pojęciem na swój sposób pustym i że właściwie coś takiego nie istnieje. I rzekłbym nawet, że to napisało parę nazwisk z pewnym dorobkiem, raczej ze świata tego anglosaskiego, dla których to nie... Znaczy inaczej, oni może to źle pojmują troszeczkę cyberterroryzm, przepraszam, ponieważ twierdzą, z czym się totalnie nie zgadzam, że właściwie każdy atak, który ma miejsce w sieci, to właściwie już jest cyberterroryzm. Nie mylmy działania typowo przestępczego, niezwiązanego z terroryzmem, z cyberterroryzmem. Przecież ten cyberterroryzm ma wywołać dokładnie to samo, co działanie terrorystyczne, tylko z wykorzystaniem, w skrócie myślowym teraz powiem, sieci internetowej. Czy też podobnie na to patrzysz, czy może właśnie też być może gdzieś pogląd zmieniłaś? Bo zdaje się na przykład u profesora Aleksandrowicza możemy też przeczytać, że cyberterroryzm też nie jest najlepszą nazwą. On używa czasem sformułowania infoterroryzm. Wydaje mi się, że jest to ważne. Ja wiem, czasem się mnie niektórzy czepiają, że panie, bo pan się czepia, że wojna hybrydowa, walka hybrydowa i tak dalej. Niestety, no też świat nauki skrzywił mnie, ale śmiem twierdzić pozytywnie, pod kątem właśnie precyzji wypowiedzi i jak bardzo jednak jest to ważne. I jak dla mnie nie możemy spłaszczać pewnych pojęć, bo działamy tak naprawdę na swoją szkodę. Jak ty interpretujesz tak naprawdę cyberterroryzm? Znaczy, jeśli chodzi o nauki społeczne, precyzja języka jest bardzo ważna, dlatego że precyzja narzuca późniejszy tok wywodu. I ja się na przykład nie zgadzam, że z infoterroryzmem, dlatego że dla mnie infoterroryzm to także użycie impulsu elektromagnetycznego, więc pojęcie o wiele szersze przeciwko jakiemuś urządzeniu, sparaliżowanie, nie wiem, nawigacji na lotnisku i tak dalej za pomocą urządzenia odcinającego zasilanie i tak dalej. Więc jeśli chodzi o ten cyberterroryzm, to problem jest tutaj granic intencji, prawda? Czy każdy aktywizm jest polityczny, czy aktywizm, mamy różnego rodzaju formy tej cyberprzestrzeni, prawda? Szary kapelusz, grey hat, czy motywacja jest finansowa, czy nie. Tutaj myślę, że to jest kwestia interpretacji, a uważam, że definiowanie wszystkiego związanego z terroryzmem ma sens tylko na użytek administracyjny, dlatego no sam wiesz, uczysz tych kwestii, że no, tak jak nie ma definicji jednej terroryzmu jako zjawiska, tak nie ma cyberterroryzmu, bo jest to pojęcie bardzo pojemne, dotyczące wielu form i metod konkretnej aktywności, nawet aktywności podszywającej się pod terroryzm, a powiązanej na przykład ze szpiegostwem przemysłowym chociażby. W każdym razie, jeśli chodzi o definicję administracyjne, one mają sens, gdy jakaś instytucja zajmuje się przeciwdziałaniem określonej formie przestępczości, dlatego że w naszym systemie prawnym zjawisko terroryzmu jest ujęte przez pryzmat kryminalny, czyli mamy przestępstwo o charakterze terrorystycznym, prawda? Artykuł 115, paragraf 20 kodeksu karnego, więc czy to będzie przestępstwo na tle ekonomicznym, czy politycznym, o tym zdecyduje prokuratura głównie podczas formułowania zarzutów czy oddelegowania sprawy do konkretnej instytucji, czy to będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli chodzi o podejrzenie o charakterze terrorystycznym przestępstwa, czy też policja, jeśli chodzi o inną przestępczość, więc ja tutaj nie wchodziłabym w dalszą dyskusję, dlatego że definiowanie takich zjawisk związanych z przemocą polityczną, ono ma sens wtedy, kiedy dyskutujemy o systemie przeciwdziałania tutaj, czy systemie antyterrorystycznym, czy w ogóle o krajowym systemie zwalczania przestępczości, więc tylko na użytek administracji winny takie być definicje pojemne, enumeratywne, wskazujące jakie zachowania, jakie formy, jakie metody, tylko problem z tym, że one powinny być aktualizowane co jakiś czas ze względu na coraz większe możliwości aktywności w sieci i nowe modus operandi sprawców. To na pewno.
O jeszcze jednym wątku zapomniałem, a chciałem go poruszyć, bo powiedziałaś między innymi o sercie. Sercie to są oczywiście komórki, które funkcjonują nie tylko w nasku, a zajmują się oczywiście reagowaniem na wszelkiej maści incydenty w świecie, który coraz mniej chyba jest wirtualny. I jednym z moich gości, bo w 20 odcinku gościłem, a właściwie nie gościłem, bo to był też gospodarz, Michał Rosiak właśnie z CERT-u Orange'u, i rozmawialiśmy o świecie metaversum, o tym, co w przyszłości być może. No ja niestety jestem nastawiony tak, jak jestem, i widzę chyba niestety, ale więcej zagrożeń niż korzyści z tego płynących, czy na poziomie NASK-u, czy na poziomie tych podmiotów państwowych jest mniejsze czy większe środowisko, które pochyla się nad tymi zagadnieniami, czy jednak niestety czekamy na to, co wykreują nam, jakby nie patrzeć, gracze niepaństwowi? Nie, tutaj oczywiście powstały nowe zespoły, szczególnie do walki z dezinformacją, która jest jednym z największych problemów, ale także coraz większa jest intensyfikacja prac nad ochroną kluczowej infrastruktury właśnie w kontekście zabezpieczania kwestii cyber, ale także współpraca, partnerstwo publiczno-prywatne z operatorami zarządzającymi tymi podmiotami, a w tym kontekście właśnie też zabezpieczeń teleinformatycznych. Problem w tym, że na przykład jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która mogłaby dokonać różnego rodzaju przeglądów tych systemów, zgłaszanie się na taki przegląd nie zawsze jest przymusowe, może być dobrowolne, i nie wszyscy operatorzy mają tego świadomość, że mogą dokonać tak zwanych kontrolowanych włamów, prawda? To nie mówię o poświadczeniach bezpieczeństwa, czyli tych, nie wiem, certyfikatach przemysłowych i tak dalej, tylko w ogóle sprawdzenia odporności tu i teraz, to jednak nie ma tej kultury bezpieczeństwa, i zarówno nas, jak i inne instytucje, w tym instytucje stricte zajmujące się bezpieczeństwem, zdają sobie sprawę, że największym problemem w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie jednego podmiotu czy w ogóle sieci cyfrowej jest zawsze człowiek, czyli operator, i myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie nauczenia się podejścia interdyscyplinarnego do zarządzania wiedzą, zarządzania bezpieczeństwem oraz budowania kultury ryzyka. I wydaje mi się, że tak w ujęciu globalnym, chociaż sama nie lubię generalizacji, to z tym mamy największy problem. I doświadczenie pandemii, czyli praca online, nauka online, wcale nie poprawiło kultury bezpieczeństwa i higieny bezpieczeństwa wśród też i przede wszystkim cywilnych użytkowników. Aleksandro, a nie jest trochę też tak, że mamy problem, bym powiedział, systemowy, bo mamy bardzo różne instytucje w różnych systemach, podsystemach, ale one trochę działają, bym powiedział, na własny rachunek, czyli wycinkowo, sektorowo, by nie powiedzieć wprost, że resortowo. Ja się niestety obawiam, że wiecznie ty powiedziałaś o jednostce, a ja widzę problem taki, że współpraca nie do końca, mamy różne podmioty, to jest w sumie nasza domena, to my teraz się będziemy tym zajmować. Nie będę rzucał konkretnymi przykładami, bo już nie chcę nikomu, że tak powiem, przywalać głosem, ale mógłbym podać kilka przykładów, gdzie różne wytyczne i rekomendacje państwowych instytucji nie idą do końca w parze, a jakby nie patrzeć, teoretycznie te podmioty przecież biorą udział w działaniu tego samego systemu. No tak, opór materii jest duży. Był duży, jest duży i będzie duży, też mi się tak wydaje, ale tu należy pamiętać o tych nowych regulacjach, jeśli chodzi chociażby o ochronę infrastruktury krytycznej narzuconych przez Unię Europejską, ale także o dyrektywie NIS-2 dotyczącej cyberprzestrzeni, więc prędzej czy później dobre praktyki będą musiały być wdrożone. Z takich kuriozalnych opowieści o tym, jak to wygląda, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa kilka lat temu stworzyło taką platformę internetową Chrobre, gdzie każdy zainteresowany z operatorów infrastruktury krytycznej mógł zajrzeć, zobaczyć, jakie są
normy, standardy ISO, przetłumaczone z języka angielskiego na język polski, pewne dobre praktyki i tak dalej. I z tego, co rozmawiam, to nikt o tym nie słyszał, więc też jak ma być standaryzacja? Ja jak także nie. Ma... No właśnie, jak nie ma promocji pewnych, to nie jest ogólnodostępna, oczywiście tak jak w Niemczech jest część dla publiczności, część po zalogowaniu dla odpowiednich operatorów. W każdym razie w Polsce jest taka bardzo technicznie może mało przystępna, ale z wartościowymi informacjami nie spotkała się z większym zainteresowaniem, więc ta kultura bezpieczeństwa kuleje, ale z drugiej strony to każdy sobie też ma swoje zalety, dlatego że jeśli systemy nie są zintegrowane i ze sobą połączone, minimalizuje się efekt kaskadowy kryzysu. Ale nie tworzą tak naprawdę nadsystemu i tutaj zaczyna się rodzić problem. Oczywiście, tu się zgadzam, ale na szczęście to jest wyzwanie nowo reformowanej już, wydaje mi się, instytucji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przede wszystkim, ale także promowania tej platformy wymiany myśli i dyskursu w tym obrębie, a bardzo dużo operatorów prywatnych nie chce się dzielić wiedzą i wydaje mi się, że to jest problem, że ten strach przed sprzedaniem swojej wiedzy czy zaprezentowaniem może być wykorzystane przez konkurenta i tak dalej. Na bezpieczeństwie się zawsze oszczędza. To też bo zawsze ono kosztuje niestety, tak? Nikt nie patrzy na to, co ono daje. Ono nie przynosi produktu, że tak się wyrażę, którym można dotknąć. Ja mam niestety na myśli jeszcze jedną taką platformę państwową. Moi studenci doskonale wiedzą, o czym mówię. Nie będę wymieniał tego z nazwy. Zabroniłem wręcz im z tego korzystać ze względu na mnogość błędów, które się tam znajdują i dla mnie to też jest pewna forma kuriozum. Olu, na sam koniec pytanie, jeszcze wracając do metaversum, bo tych światów na pewno będzie więcej, o czym już dzisiaj wiemy. Czy nie masz takiego wrażenia, oczywiście nie chcę niczego sugerować, że tworzy się pewien równoległy świat, który jednak będzie się rządził trochę swoimi prawami, a rządy narodowe będą próbowały tylko nadążać za pewnymi trendami, procesami, nad którymi nie do końca będą miały kontrolę, bo ja mam takie trochę skojarzenia ze światem znowu krypto. To są jednak rozwiązania w mojej przynajmniej opinii. Państwo oczywiście mogą się z tym nie zgadzać, nasza pani profesor również. Jednak antysystemowe rozwiązania, które uciekają od kontroli organów państwowych. To oczywiście się z tym zgadzam, że zarządzanie internetem w ogóle jest problematyczne, ale nie jest niemożliwe i na przykład walka z radykalizacją postaw i zachowań, zdejmowanie treści nawołujących do nienawiści. Zobacz, że dopiero w tym roku weszła ta regulacja w życie tak naprawdę, że na szczeblu unijnym, że oczywiście tutaj właściciel czy domeny, czy danego portalu ma godzinę na zdjęcie takiej treści i co jest ciekawe, najczęściej to użytkownicy informują, że dana treść zawiera jakieś niestosowne, obraźliwe, nawołujące do przemocy politycznej i tak dalej. W każdym razie takie rozwiązania są wdrażane, ale tutaj ta świadomość społeczna jest decydująca, czyli edukacja od podstaw i uwrażliwienie. I wydaje mi się, że zarządzanie internetem bez cyfrowej edukacji nie ma racji bytu. I też im większa informatyzacja, cyfryzacja, tym większa wrażliwość danego systemu państwowego. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Tutaj Estonia, prawda, była świetnym przykładem kilkanaście lat temu. W każdym razie nie ma drogi odwrotu. Tutaj nawet chociażby ustawa w Federacji Rosyjskiej przed kilku lat walki z fake newsami, czyli przede wszystkim z opozycją, nie odniosła tak spektakularnych sukcesów. Mimo zakazania używania sieci
Tor, rozwiązań i narzędzi cebulowych do komunikacji, hakerzy świetnie omijali sobie to i ten świat czerni i szarości w cyber będzie funkcjonował, miał się dobrze. Problem w tym, kto na tym będzie korzystał, czy międzynarodowe korporacje, czy właściciele określonych platform i domen, czy też państwa jako gracz będą manipulowały chociażby rynkami walut i tak dalej. No, świat jest pełen zagrożeń i będzie tylko gorzej i musimy mieć tego świadomość, że wcale nie zmierzamy do jakiejś równowagi. To wiara w to, że dobro na końcu zwycięża w kontekście tego, co się obecnie dzieje, do niczego nie prowadzi. Warto przygotować społeczeństwa na kryzysy, które będą występować stale, już i zawsze. Olu, ale przyznaj, czym większa nasza świadomość i dążenie do egzekwowania swoich praw człowieka i obywatela, tym trochę inaczej patrzymy na tych, którzy jednak są po tej drugiej teoretycznie złej stronie. No zobacz nawet przykład chociażby tego, jak Anonymous, o ile faktycznie, bo wiadomo, to jest rozproszona grupa, to dużo powiedziane. Ja też podejrzewam, że oczywiście tam prym wiodą ludzie związani jednak ze służbami i rządami. Niemniej jak inaczej patrzymy na nich teraz, kiedy zaczęli, że tak żartobliwie powiem, dokuczać Rosji, prawda? No tak, ale ja na przykład od razu w tym dokuczaniu widzę, co będzie po konflikcie. A no właśnie. To jest kwestia tego, jak oceniamy rzeczywistość i kwestia tolerancji pewnych zachowań, ale to jest tak jak z rolami też kobiet, że w czasie konfliktu kobieta bohater jest tolerowana w społecznościach patriarchalnych, a ja się pytam, co z nią po konflikcie? Czy ona musi wrócić do tej swojej starej roli przypisanej do natury, czy może na równi z mężczyzną, nie wiem, startować w wyborach? I tak samo jest z grupą Anonymous. No dobrze, ale to są działania uderzające w bezpieczeństwo narodowe i cyfrowe określonego państwa. A co jeśli celem będzie inne państwo? No na to niestety nie do końca się patrzy i społeczeństwo też, dość bym powiedział krótkowzrocznie, na to niestety spoziera. Aleksandro, otworzyliśmy dzisiaj wiele, wiele bardzo ciekawych drzwi tak naprawdę do różnych tematów. Mam nadzieję, że dasz się kolejny raz zaprosić i parę innych tematów pogłębimy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Moim Państwa gościem była dzisiaj profesor Aleksandra Gasztol z Uniwersytetu Warszawskiego oraz NASK-u. Dziękuję, Aleksandro. Dziękuję bardzo. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.